Cześć, witajcie bardzo serdecznie. Jak już widzicie na ekranie, tematem dzisiejszego odcinka będą tranzystory podróbki. Akurat skupimy się dzisiaj na 2N-ach, dlatego że takie tranzystory były zamontowane, zainstalowane w RadMorze, tak zwanym z zagranicy, który już był w kilku serwisach. Ponieważ bardzo żywiołowo zawsze komentujecie pod moim filmem na maila mojego pewnego rodzaju nieścisłości, inne rzeczy, które zauważyliście, to zaczniemy od tego, że dziękuję jednemu z widzów, który zauważył coś, co mi umknęło. Nie ukrywam, że mi to umknęło. Zastanawiałem się, dlaczego mam różnej długości nóżki w tranzystorze 2N3055. To były te tranzystory, które były zainstalowane w tym RadMorze. Jak widać, powiedzmy, wysokość kapeluszy jest różna. Natomiast długości nóżek to zaraz sobie pomierzymy w drugiej części filmu. Natomiast powiem Wam dwa słowa. Te tranzystory, które ja wkładam, to są tranzystory wyciągnięte z urządzeń wojskowych, nazwijmy to w ten sposób, typu jakieś tam przetwornice impulsowe, zasilacze, których kiedyś trochę miałem, i również ze starego sprzętu audio z czasów PRL-u. Więc raczej te tranzystory, mimo tego, że mają różne wysokości kapeluszy, nie są podróbkami. To jest waga podobna. Oczywiście ten, który ma większy kapelusz, no to troszeczkę więcej waży, ale wyglądają naprawdę bardzo solidnie i naprawdę uwierzcie mi, że mają wiele, wiele lat, leżały sobie u mnie i oczywiście jest jakaś szansa, że jest to podróbka. Któryś z nich, może w ten sposób. Natomiast tak jak powiedziałem wcześniej, umknęło mi, że one mają trochę różną wysokość, ale to nie jest to przyczyną, nie było to, że te nóżki nie wystawały tak samo z płytek. Ale ponieważ, tak jak powiedziałem, myślę, że już na tyle mnie znacie, że staram się nie robić lipy, ponieważ każda wątpliwość, która się pojawia, a pojawiła się tutaj wątpliwość pod tytułem, skoro są o różnej wysokości kapelusze, to nie daj Bóg, żeby któryś z nich był podróbką, to doszedłem do wniosku, że w ogóle nie będę się zastanawiał nawet sekundę. Wymieniam te tranzystory z powrotem. Zainstalowałem KD502, które też troszeczkę inaczej między sobą wyglądają, ale to Wam później pokażę jakby w drugiej czy w trzeciej części tego filmu. Natomiast na tą chwilę przyjrzymy się tym tranzystorom, które były zainstalowane. Więc tak, po wpisaniu w Google'ach 2N3055 fake wyskakują nam następujące strony. Tutaj od razu widać, że to jest dokładnie ta malowanka, która była zainstalowana w RadMorze, który do mnie przyszedł. Tutaj mamy tą malowankę, którą ja również miałem u siebie i została rozcięta przez kogoś. Tutaj to nawet powiem Wam szczerze, że ten tranzystor po prostu bardzo ładnie się rozciął. Nie wiem, jak oni go rozcięli, może nawet nie trzeba go było rozcinać, tylko się sam pięknie rozłożył. Także widać, że struktury w tych podrobionych tranzystorów są bardzo, bardzo małe. I ten widok chyba będzie znajomy. To jest rozcięty tranzystor podróbka. Jak widać, prezentuje się równie okazale co pozostałe podróbki znalezione w sieci. Także, a zobaczmy, wpiszmy, jak wygląda struktura w tranzystorze oryginalnym. Zobaczcie, według mnie akurat ten to chyba nie jest oryginalny, bo też jest według mnie podróbką. Ale tutaj myślę, że tutaj widać, sam się z siebie śmieję, że jednak ta struktura może być zdecydowanie większa niż w podróbkach.
Aż mi powiem wam szczerze, słów zabrakło. Przepraszam was, że miga niestety na ekranie komputera obraz. Zgrywa się oczywiście częstotliwość migawki z odświeżaniem w laptopie. Już mi się nie chce tego, nie chce mi się tego zmieniać, ale w każdym razie zobaczcie, no po prostu idealnie wypisz, wymaluj ta podróba, którą ja miałem u siebie w Radmorze. No i teraz zobaczcie, no dlaczego ktoś, kto wymieniał w tym Radmorze te tranzystory, no nie zadał sobie choć trochę trudu, żeby jednak sprawdzić, czy te tranzystory są odpowiedniej jakości, czy nie. No naprawdę, zobaczcie, niewiele wcale trzeba, żeby to sprawdzić. Ja zawsze w momencie, kiedy pojawia się jakakolwiek, ale to dosłownie jakakolwiek wątpliwość, czy wkładam oryginał, czy podróbkę, od razu zmieniam, od razu szukam innego dostawcy, szukam innego producenta. Tak jak widać na załączonym obrazku, wątpliwość się pojawiła w przypadku tych 2N-ów, mimo że, tak jak powiedziałem wcześniej, one są ze starych lat. Nie zastanawiałem się chwilę, od razu wymieniłem. Także dzięki też za czujność widzom, którzy zauważyli coś, co umknęło mojemu wzrokowi. Ale zasadniczo o te tranzystory, tak jak wspomniałem wcześniej, nie martwiłbym się w ogóle, dlatego że ja mam w zwyczaju zawsze, zawsze, ale to zawsze, sprzęt, który wychodzi z moich rąk, bardzo gruntownie testować. Na czym polega testowanie? Testowanie polega na tym, że przez wiele, wiele dni dany wzmacniacz, dany amplituner jest poddawany testom, jest obciążany przez kilkadziesiąt minut pełną mocą, przemiatana jest wobuloskopem częstotliwość z pełnego zakresu przenoszenia, pasma przenoszenia danego wzmacniacza. Zaopięte są sztuczne obciążenia, oczywiście na obydwu kanałach, nie na jednym, tak jak niektórzy robią. I w ten sposób wzmacniacz jest testowany. Taki rodzaj testu przechodzi u mnie każdy sprzęt. Ten test, tak jak powiedziałem, przy obciążeniu pełną mocą może nie trwa 8 godzin, natomiast, tak jak powiedziałem, trwa wystarczająco długo, po czym dany egzemplarz jest odstawiany na bok i przynajmniej przez kilka godzin działa pod obciążeniem 3 czwarte mocy, potem połowa mocy i dopiero po takich kilku dniach testów jest ponownie sprawdzany prąd spoczynkowy. Jeśli jest regulacja 0 dC, to jest sprawdzana poprawność tej regulacji. I później taki sprzęt cichusieńko już jest podłączony znowu przez kolejne kilka dni w celu na jakichś tam małych głośniczkach. On sobie tam cichutko gdzieś tam w kącie brzdąka. I dopiero po tak rygorystycznym przejściu testów mam pewność, że sprzęt na 100% wychodzący z moich rąk jest sprawny. Raz miałem taką sytuację, że ktoś mi zarzucił, że coś tam akurat sprawa tyczyła oczywiście Radmora 5102, że w momencie, kiedy sprzęt dostał, to coś mu tam nie pasowało, to coś mu charczało, to coś mu pierdziało, to coś tam z głośnikami, to sprawdził, że jakieś rezystory mają zwarcie. Niestety okazało się, że ta osoba, zanim zaczęła użytkować sprzęt, rozkręciła go, coś tam kombinowała. W momencie, kiedy opisałem, w jaki sposób ja testuję każde urządzenie, kontakt się urwał na jakiś czas. Oczywiście, tak jak każdy normalny serwis, daje gwarancję, przynajmniej rozruchową. Aczkolwiek, w momencie, kiedy sprzęt jest do mnie przysyłany i odsyłany, w tym momencie gwarancja może być problematyczna, dlatego że niestety, ale różnie bywa z kurierami, z firmami kurierskimi, czy to poczta, czy kurierzy rzucają wszystkim, więc wtedy sprawa jest mocno dyskusyjna. Natomiast nigdy nie odwracam się od klientów, zawsze staram się pomóc. No i słuchajcie, po jakimś tam czasie okazało się, że ta osoba się do mnie odezwała, że nie, sorry, już wszystko jest w porządku, wszystko było dobrze. Nie wnikałem, co było przyczyną. W każdym razie tak długi test u mnie w domu, u mnie w serwisie,
Daje mi gwarancję, że na pewno sprzęt z moich rąk wyszedł w 100% sprawny, a jeśli coś się dzieje u kogoś w domu, to musi szukać problemów u siebie w domu. Także, tak jak mówię, te tranzystory według mnie są ok. Ja je włożę prawdopodobnie do swojego wzmacniacza, do swojego Radmora. Podłączę je oczywiście pod pełne obciążenie i będziemy sobie je testować. Teraz może zmierzmy sobie nóżki. O, tu przy okazji możecie zobaczyć w tym Radmorze między innymi musiałem niestety dobrać w pary tranzystory i tak wygląda u mnie sposób parowania. Przyklejam sobie tranzystory z opisem wzmocnienia pomierzonego i potem sobie wybieram pary tranzystorów, które są do siebie bardzo zbliżone. Przy okazji, to są tranzystory BC560 z jednego listka, że tak powiem, z jednej serii. No i tak jak widzicie, to wzmocnienie jest dosyć podobne, ale zobaczmy największą i najmniejszą wartość. 406, 464. Więc taki zakres wzmocnienia mniej więcej jest z tej jednej partii. Ok, więc obiecałem Wam, że pomierzymy sobie te tranzystory, co teraz zostanie uczynione. Oczywiście kapeluszy to chyba nie ma co mierzyć. 8,30 to jest ten. Ten ma 9,42. Grubość ścianki, no powiedzmy tak naprawdę nie za bardzo jest, jak to 1,57, 1,61. Zobaczmy nóżki. Najpierw zmierzmy, powiedzmy, tranzystorom, które mają duże kapelusze, wysokość. Teraz zmierzymy, ja to będę w taki dosyć piracki sposób mierzył. 11,73, duży, nazwijmy go w ten sposób. Jedziemy, druga nóżka. 11,02, czyli 0,6 mm różnicy między dwoma tranzystorami wyglądającymi tak samo. I teraz te dwa z chudym kapeluszem. 11,14 i 11,61, czyli widzicie, że nawet między tranzystorami, które prawdopodobnie są może nawet z jednej serii, ciężko to rzec, są delikatne różnice wysokości nóżek. Z czego to może wynikać? Ciężko powiedzieć. Tak jak mówię, tranzystory są stare, ale oczywiście, jak to się mówi, nigdy nie mów nigdy, nigdy nie bądź pewny, że za coś można sobie dać rękę uciąć. Natomiast, tak jak wspomniałem wcześniej, w momencie jakichkolwiek wątpliwości w ogóle się nie zastanawiam. Dany element jest wymieniany. No dobra, to teraz zobaczmy sobie tranzystory KD502, które włożyłem, i jeszcze powiem kilka zdań na temat tych tranzystorów. Pauza się nie wcisnęła. Okej, mam nadzieję, że po tej chwilowej zapaści już wszystko będzie dobrze. Więc włożone są KD502. Akurat tak wyszło, że wygląda na to, że te dwa są z tej samej serii, bo to jest seria 321. I te dwa, tylko że tu początku nie ma. BZO, BZO, a tu jest X29, 321. No więc jest szansa, że przynajmniej te pary są z tych samych serii. Oczywiście KD502 wyglądają dużo, dużo bardziej solidnie. Mają grubsze nóżki. No i tutaj już pomierzyłem wszystkie nóżki tym tranzystorom, więc wszystkie nóżki są tej samej długości, ale mimo wszystko tam różnice były może nie jakieś kolosalne. Natomiast wygląda na to, że problem delikatnie tego, że jedna troszkę więcej, druga troszkę mniej wystawała, pozostał, więc
to akurat nie tamte tranzystory były pierwotną przyczyną. Także założone są KD502 i teraz odnośnie tranzystorów 2N3055 i KD502 i KD503. Jak internet jest długi i szeroki, tak jest tylu zwolenników i przeciwników tych wszystkich rodzajów tranzystorów, jeśli chodzi o instalację ich w końcówkach mocy. Niektórzy twierdzą, że 2N3055 nadają się jedynie do wkładania w zasilacze, przetwornice itd. Druga grupa twierdzi, że to są bardzo dobre tranzystory, nie do zabicia, nie do przecenienia. Jeśli chodzi o KD502 i KD503, część, powiedzmy, ludzi, którzy podobno mają dobry słuch, twierdzą, że KD502 i KD503 i 2N3055 bardzo różnią się brzmieniowo. To znaczy, KD502 i KD503 podobno lepiej przenoszą wysokie częstotliwości. To też jest bardzo ciekawy temat na jeden z kolejnych odcinków. Tak jak Wam wspomniałem poprzednio, zamierzam zrobić odcinek o wpływie niesparowania pary różnicowej, tranzystorów pracujących w parze różnicowej. Zobaczymy sobie, jak sparowanie czy niesparowanie działa na przede wszystkim poziom napięcia stałego na wyjściu wzmacniacza, na przykładzie Radmora 5102. Zobaczymy, czy prawdą jest to, co niektórzy twierdzą, co mówi teoria, a co mówi praktyka. Więc na ten temat sobie zrobimy odcinek i kiedyś mam nadzieję, że uda się zrobić jeden odcinek mierzymy sobie pasmo i wszystkie parametry, na przykład Radmora, w którym są KD502 i sprawdzimy sobie wszystkie parametry wzmacniacza tego samego, tylko z zamienionymi końcówkami na drugi typ tranzystora i zobaczymy, czy na podstawie parametrów zmierzonych uda się coś wywnioskować. Także dziękuję Wam wszystkim jeszcze raz za czujność, bo tak jak powiedziałem, dużo rzeczy Wy jesteście w stanie zauważyć, czego ja nie widzę. Jednak w sumie, jak się obejrzy coś na dużym ekranie, to czasami jest po prostu trochę łatwiej. Natomiast, tak jak powiedziałem, o to, czy te tranzystory moje są podróbkami, czy nie, to by bardzo szybko wyszło w praniu i podczas testów. Oczywiście wiązałoby to się z kolejnymi jakimiś tam nakładami czasowymi. Natomiast ja nie ukrywam, że ja bardzo lubię męczyć sprzęty, oczywiście w tym pozytywnym tego słowa znaczeniu. I dziwię się, często oglądając, no powiedzmy, różnych serwisantów na YouTubie, gdzie sprzęt po naprawie jest krótko testowany i zaraz, jak to się mówi, idzie do klienta. Tak jak powiedziałem, zbyt dużo i zbyt długo pracuję w branży ogólnie elektronicznej i automatycznej, żeby pozwolić sobie na rzeczy, które nie są wystarczająco intensywnie przetestowane i sprawdzone. Po prostu, jak to się mówi, mnie nie stać na to. Moje takie motto jest: lepiej, żeby coś przetestować pół godziny dłużej i za długo, niż o te pół godziny za krótko. W przypadku wzmacniaczy i innych urządzeń bardzo często jest tak, że na drugi dzień, jak dany sprzęt jest ponownie włączony, pewne rzeczy jeszcze wychodzą. A w przypadku Radmorów i ogólnie sprzętu z PRL-u, tak naprawdę to wychodzenie usterek czasami jest dosyć długie. Chociażby, słuchajcie, sama sprawa kondensatorów elektrolitycznych, to jeszcze do tego kiedyś wrócę. Tutaj też, jak internet długi i szeroki, roi się od różnych teorii. Jedne z teorii mówią tak, że kondensator elektrolityczny musi być, jak to ładnie mówią, wygrzany, uformowany, o może w ten sposób. Bardzo często jest tak, że oczywiście stare kondensatory elektrolityczne, które są z leżakami magazynowymi, rzeczywiście one muszą być formowane, to znaczy podłączone pod odpowiednie napięcie przez określony
określoną ilość czasu. Dobrze by było, żeby na przykład jeszcze przez te kondensatory przepływał prąd przemienny, to jest złe słowo. Impulsowy to też złe słowo. W każdym razie, żeby te kondensatory przechodziły cykl wielu ładowań i rozładowań. I dopiero po takim okresie, jakimś tam czasu zadeklarowanym, kondensator, że tak powiem, osiąga swoje nominalne parametry. Dlatego też między innymi akurat, to też jeden z widzów mnie prosił, żeby zrobić na ten temat odcinek. Natomiast to jest problem bardzo śliski. I to może być, powiedzmy, mina, bo tak jak powiedziałem, jest bardzo, bardzo dużo opinii, czasami skrajnych. Natomiast ja, tak jak powiedziałem, każdy sprzęt u mnie musi być wygrzany. Można powiedzieć, że testując przez kilka dni taki sprzęt, wyłączając go wielokrotnie, włączając, testując go generatorem pod sztucznym obciążeniem, wobuloskopem, przemiatając częstotliwości określone, powoduje to, że te parametry, powiedzmy, świeżo wymienionych kondensatorów się stabilizują i wówczas dopiero w pierwszym kroku zawsze oczywiście jest naprawa, weryfikacja wszystkiego, wstępne zestrojenie wszystkich parametrów, oczywiście zaczynając od zasilacza. Potem są kilkudniowe testy i na końcu jeszcze raz sprzęt jest weryfikowany, tak jak wspomniałem wcześniej, pod kątem prawie że każdego parametru, po czym znowu już takie typowe testy na głośnikach przychodzi i dopiero wtedy jest jakby wydawany do klienta. Oczywiście nie jest to rozsądne z punktu widzenia ekonomiki, bo niestety to jest bardzo długotrwałe. Natomiast ja po prostu tak robię, ja inaczej nie umiem. Okej, więc jeśli chodzi o tego Radmora, to jeszcze to tutaj są te tranzystory malowanki. Tak jak Wam mówiłem, one już tutaj u mnie skończą swój żywot, pójdą na śmieci. Tutaj na płytce były takie modyfikacje, jakieś potencjometry i to oczywiście pójdzie out. Także już powoli sprzęt jest. No w zasadzie zostało tylko przypalone tranzystory, już elektrolity zostały wymienione na oczywiście niczikony, tak jak sobie klient zażyczył. No tu zrobimy takie zbliżenie, to może zbyt duże słowo. W każdym razie niczikony goldy są już wymienione, wszystko jest przemyte. Wszystkie przełączniki, potencjometry są umyte i wyczyszczone. Zostało tylko przypalone rezystory wymienić w płytkach końcówek mocy. No i zacznie się składanie wszystkiego i mam nadzieję, że teraz to już kwestia tygodnia czy dwóch. Sprzęt będzie naprawiony. Oczywiście najgorsza rzecz, czyli programator, powiem Wam szczerze. To jest niestety do tej pory, tak jak zawsze powtarzam, pięta Achillesowa Radmorów i czasami trzeba bardzo długo posiedzieć nad danym programatorem. Akurat w tym egzemplarzu wszystkie w zasadzie kółka zębate odpadły przy delikatnym ruszeniu, a podobno jeden z poprzednich serwisów coś tutaj naprawiał i powinno być dobrze, a niestety nie jest. Nie wiem, czy był za krótki, za długi odcinek. W każdym razie parę rzeczy Wam powiedziałem, parę rzeczy Wam pokazałem. Tak jak mówię, to są bardzo kontrowersyjne tematy, kwestie tranzystorów, czy takie, czy podróbki, czy oryginalne, czy takie brzmią tak, czy takie brzmią siak. Tu są zawsze zdania podzielone. Natomiast sentencja tego odcinka jest taka: nawet jeśli ktoś zainstaluje podróbki, to jeśli dany egzemplarz będzie naprawdę solidnie przetestowany, to są typy podróbek, które będą działać. Tego nie neguję. Natomiast myślę, że te tranzystory przy długookresowym, te podróbki, te malowanki, przy długookresowym testowaniu przeze mnie, one by uległy uszkodzeniu. Myślę, że jest bardzo, bardzo duża szansa. I może, to jest też kolejny temat, być może odcinka. Może zrobimy sobie w ten sposób,
że ja sobie spróbuję na tych tranzystorach zrobić albo jakąś prostą końcówkę mocy i będziemy się bawić obciążeniem, albo zrobimy sobie układ, w którym ten tranzystor będzie pracował i zobaczymy, przy jakim natężeniu prądu, przy jakim wzmocnieniu, przy jakich napięciach tranzystor po prostu odparuje i porównamy sobie z notą katalogową. Także kolejny pomysł na odcinek. Dzisiaj już kończę, nie marudzę, nie narzekam. Trzymajcie się, do usłyszenia, cześć.